Siema, Matyjacho. Kanciak, witam. Widziczek, witam cię, czołem cię, kluski za sołem. O kurwa, najwod działa. Elola, czy to zerowali? Witam was. U mnie w porządku, po nocy jestem. Piję sobie kefirek. Jak nie ma dramy. Connected. O Jezi. Tak, Morgan, pamiętam cię z tego powodu, że wyganiać moją żonę do garów. I właśnie za to dostajesz bana. Jak obiecałem, tak zrobiłem. No Kanciak, ty może nie wiesz, o co chodzi. Ja wiem. Całe szczęście, to znaczy całe szczęście, miał szansę jeszcze się wybronić. Bo wczoraj mu nie dałem bana, ale dobra, już nagroda została wydana.
do szkoły się szykujecie? Dobra, to jeszcze muszę coś zrobić, jak najwod działa. Zachęcam do wysłania darmowych donate'ów. Speedy, do roboty idziesz? Gdzie to było? Sztygar, dzięki za darmosa. Siema, witam. I pozdrawiam. Kowal Games, witam. I nie mogę znaleźć tego. Może ktoś napisać ej albo coś takiego? Kanciak, tylko nie spam. I te to mam, że są trzy, pewnie od Morgana, jego trzech kont. Czy ty gra napisać ej, powiedz mi, potwierdź mi. Nie mogę tego znaleźć. Dobra, już znalazłem. No to trzymaj się. No już teraz ej nie będzie działać. Ale jeśli ktoś napisze ej Snickers albo ej ktoś, to dostanie ode mnie tajma.
teraz. Panciak, dzięki wielkie, pozdrawiam. Masz. Trzeba pisać 10 znaków. Minimum. Panciak. Witam, Sowa. Sebastian. Zresztą. Chętny do wspólnej gry. Zapraszam. Czemu 10? Czemu co 10? 10 znaków? No bo tak jest, że nie zalicza, jeśli nie ma 10 znaków. Nie dostanę za to 100 groszy. Taki jest regulamin. Rozlewamy gnojowice i będziemy orać, siać dzisiaj i przetestujemy trasę okrągłą przerobioną z kwadratowej przez kroposzczurka. Paweł Lechowski, witam. Dużo z tego schodzi. Mam nadzieję, że starczy mi tej gnojowicy na oba pola. Wojciech Migacz, witam.
trzeci dzień w tym tygodniu w domu. Zaczynam bać, czy mnie przepuszczą. A czemu? O, co chodzi, Stygar? Masz jakieś problemy w szkole? Kanciak, a co dokładnie? Jakieś coś ciekawego wygrałeś? Bo mam w planach też zakupić takie kodziki. Kuba, dasz moda? Dam ci moda, patrz. Przeczytaj regulamin. Właśnie dostałeś moda. Przeczytaj regulamin i później przyjdź na czat. Grinzone jest 2D, spoko gierka. Nie problemy, tylko nie jestem w stanie iść do szkoły, jak wstaję, to żygam jak kot. Może wrzody na żołądku, Sztygar. Warto przejść się do lekarza na USG jamy brzusznej. Tak, na Steamie, Sztygar. To są kody na Steama. Też mam zamiar kupić dwie takie paczki i rozdać na 1000 subów, jak będę robił live'a. Witam, Dawid Hamela. Elo, elo 320. Na gastroskopie, no to ci będę sprawdzać tylko jelita, no co, po co? Dobra, tego zostawię do napełniania i wezmę sobie klasa. Jeszcze wezmę, odblokuję tego gościa tu. A czego on tutaj ora? Co mu odwaliło? Nie mam czasu wbijać, bo szkoda. Czemu on tutaj ora? Za gamon. Sztygar, penetrują cię od środka. Dokładnie, dokładnie tak. Teraz weźmiemy klasa. I polecimy klasem. Klasa to nam na dużo więcej tych gnojowic wystarczy.
Dobra, wróciłem, bo musiałem jeszcze coś zrobić. Tak szybko. Nie gadaj, że nie będzie nawiedzione. Nie, no jest. Tą drugą beczkę, my żebyśmy musieli ze dwa razy tankować albo ze trzy. Tylko że ten nie dojeżdża do końca, nie wiem czemu. Ale zaraz to poprawimy. Siema Damiano, sorki, że mnie nie było, no ale no musiałem jeszcze załatwić sprawę z synem jedną. Ale rodzina jest ważniejsza. No ja na pewno bym nie szedł na gastroskopię. Prędzej bym poszedł na prześwietlenie jamy brzusznej. Na USG. Zresztą nie lubię, jak ktoś mi w dupie czymś grzebie. Teraz miałem przyjemność, bo już musiałem, no. To było już co innego. To było pomoc znajomemu kumplowi. Gastroskopia nie jest od gardła. Gaster. Czyli dupa.
Nie wiem, ja wiem, że gastroskopia to jest od tyłka. Nie ci to powiedzieli, żeby cię po prostu nie zniechęcić. Na pewno. Janusz, ja ci widzę już drugi raz. Jesteś synem kebaba? Bartek, witam. Co tam ja w domu, wiesz? No ja też w domu. Wróciłem z pracy i sobie piję kefirek. Sobie odpaliłem live'a. No ale tego nie ma co się bać, ci powiem, bo ogólnie ja się przestraszyłem, bo wiesz, wydaje jak coś wkładają, to tak jest, że człowiek się boi. Cygar, jakby mnie to nie obchodziło, to bym z tobą o tym nie rozmawiał. Po prostu bym ci powiedział wprost, nie rozmawiaj o tym. No to Bartek, ja ci zdrowia życzę, żebyś się uporał z astrą, a z astmą, bo wiem, że z astmą idzie walczyć. I że czasem przechodzi. Jest on znowu nawroty i w ogóle. No niestety ja nie mam styczności za bardzo z astmą. Choć ja mam inną przewlekłą chorobę, która może mi nawracać, jaką jest łuszczyca. Nie jest to to samo co astma, ale... Wiem jakie są skutki, jeśli jesteś przemęczony lub wysiłek duży. Masz to, że po prostu... takie zadyszki. Wiem co to jest astma. Ja można powiedzieć mam to samo. Że ja mam od papierosów.
13 lat temu lekarz mi powiedział, że za niedługo będę chodził z butą tlenową na plecach, jak będę tyle fajek jarał. No aparatu nie, no ale masz ten poprawiający, masz ten spray taki poprawiający wydolność płuc? Czy też nie masz? No, to jednak coś masz, a nie nic. No i bez tego się niestety, Bartek, nie możesz ruszyć z domu. Puszczyca, co to jest? To jest choroba skóry, która jest przewlekła. Są takie, które są stałe, a są takie puszczyce, że pojawiają się co jakiś czas. Ja mam akurat tą drugą, że nawet przez 10 lat może nie mieć, mogę nie mieć nic, a po 10 latach mam taki wysyp, że lepiej z domu nie wychodzić. Ogólnie się nie powinno wychodzić z domu przy puszczycy. Bo łuszczyca jest zaraźliwa. Nie wiem, nie wiem tylko która. Tam jest ich kilka rzeczy, kilka rodzajów. Nie tylko genetyczna. Jest przenoszona z pokolenia na pokolenie, ale nie tylko. Można się zarazić również łuszczycą, na przykład jeśli ja używam ręcznika, to jak po mnie użyje, to również się może zarazić, jak są zarodniki. Zdrowia nam wszystkim, Sztygar. Dzięki wielkie, pozdrawiam. You.
tych domowych donate masz kasę, czy nie? Tak, mam z darmowych donate'ów kasę za jednego takiego darmowego donate'a. Mam około od 10 do 25 groszy w zależności od kursu dolara. Mam około 11 dolarów uzbieranych. Będę mógł je wypłacić, będą mi je wypłacać 20 marca. Może właśnie więcej nazbieram, to więcej mi wypłacą. Ta beczka jest jednak wydajniejsza, 40 tysięcy litrów. Na dużo, 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 dużo więcej starsza niż tamta podstawowa. Witam ponownie, Damianos. Niestety, Damianos, wtedy się z tobą nie przywitałem, bo miałem jeszcze sprawę z synem do załatwienia. Rodzina jest najważniejsza dla mnie. Tygar, to od ciebie zależy. Ja takiego czegoś preferować nie mogę, nawet nie mogę wysyłać ze swojej, powiedzmy, jak ja jestem zalogowany i chciałbym do siebie wysłać, to mi pokaże to, ale problem jest taki znowu, że mogę dostać za to zablokowane konto. Czyli mi odbiorą ten kod, który mam od nich. Tak to wygląda. Mogę jedynie coś zrobić dla testu, ale nic więcej. Luzik, Damianos. To znaczy, wiesz, Sztygar, no... Jak ty to zrobisz, to nie wiem, jak to działa, bo nie widziałem nic w regulaminie o innych osobach, czyli osobach, które wysyłają. No ale ja nie mogę tego sobie sam robić, powiedzmy, założyć sobie konto, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno i wysyłać. Bo jak to odkryją, to dostanę po prostu bana. Zabiorą mi to, co mam. Choć podejrzewam, że powinno im na tym zależeć, bo oni też na tym zarabiają, nie? Sztygar, tym żartem powiem bikowym, że twoje konto zbanują, jak będziesz wysyłał z kilku kont, a nie moje. Twoje kilka kont zbanują. Mi po prostu zabiorą środki, bo ja mogę być tego nieświadom. Sposób działa.
Wiesz, Tygar, jakby tak było można, to ja bym sobie założył bota, usunął na kompie i bym sobie wysyłał cały czas od nich. No spoko. No Damianos, nie wiem czy będzie. A jakiego ci moda brakuje? Dobra, zjadł na chwilkę. Ja tą placebę wywalę zamianą, więc koko. On powoduje duże lagi, problemy ogólnie, ten mod. No widzisz?
Stigar, no to już ja kiedyś komuś mówiłem, że ciągasz sobie paczkę, sobie mody, czujesz mody sneakers i sobie robisz. Paczki i tylko sobie przerzucasz raz, dwa i raz i już masz. Nie trzeba się bawić. Ja nie zmieniam modów, ewentualnie coś dorzucam. Jeśli coś dorzucam, to jest to przez jakiś czas na live'ie, w opisie jako pojedyncze, a później to wrzucam do paczki. Paczkę ogólnie odchudzę i to dosyć mocno. Dużo rzeczy nie używam. Teraz będzie mnie lepiej słychać. Ciekawy jestem, czy chociaż jeden pasek przejadę. No, bo miałem trochę dalej mikrofon, wiesz? No ale z jakiego powodu masz mieć problem z załączeniem? Jeśli ktoś pobiera paczki tak jak ja mam zrobioną, to nie możesz mieć problemu z załączeniem, no chyba tak jak u Bika było, że były problemy. To był jedyny problem. Nie wiem właśnie dlaczego, bo mi Miku nie powiedział. Może masz stałe IP i to może też być powód, Sztygar.
No to już ci powiedziałem, dlaczego tego masz. Masz stałe IP. Większość właśnie ludzi w Anglii tak ma. Bo oni mają stałe IP i mają problemy z dołączaniem. Dominik. Tak, Dominik Sztygar mówi o dołączaniu na serwer. Witam cię, Dominik. W ogóle, tak a propos. Cygar, w mojej karierze w farmingu ze mną miała problem połączyć się tylko i wyłącznie jedna osoba. Właśnie znajomy z Anglii. No możesz mieć angielski, nie, nie wiem. Mów mi Kondzio, dzień dobry, witam. Kondzio. Będzie u mnie wszystko w porządeczku. Czemu ten gomyń tak to orze, że takie miejsce zostawia? Wiktor Ewl. Siema, jestem nowym widzem. No tak, jesteś nowy, dostał łapkę, subka. I wyślij darmowego donata, które ciebie nic nie kosztują. Możesz nim pozdrowić. Możesz napisać na przykład, co byś chciał usłyszeć ode mnie. Inne rzeczy. Wiktor, nie będzie go widać, bo jest coś skrzenione. Kiedyś to ogarnę. Nie chce mi się, ale dzięki i pozdrawiam.
Sztygar, ja też mam z oręża. Ja nie mam problemu takiego, tylko że ja nie mam routera. Ja mam modem. Mów mi kondzia, dzięki wielkie i pozdrawiam. No taki wielki głębosz. No ale mi tutaj dasz taki duży, nie jest potrzebny sztygar. Nie wiem, czy Bikusz tam zaczął też live'a sobie robić. Zachęcam do wysyłania darmowych donate'ów, was to nic nie kosztuje, a mi wpadnie od 10 do 25 groszy. Stan Szymański, witam. Dominika, ale jaki masz modem? Ja mam Liveboxa 2.3.0, przepraszam, nie 2.0.3.0. Wcześniej miałem modem 2.0. Bo ja nie wiem, ale wy chyba właśnie na tym Wi-Fi, na tym Fifi Rifi macie stałe IP właśnie. I dlatego nie pozwala. Jeśli ja mam na przykład ustawione albo ktokolwiek DNS to jest zmienna IP, to nie będziecie mogli wbić. No, Sztygar, ja też nie jestem zadowolony z oręża, ale innego w okolicy, innego u mnie nie dostanę. Jestem niestety od nich uzależniony. Tak, Dominik, to właśnie o to chodzi, że macie stałe IP, dlatego nie możecie dołączać. Bo większość ludzi ma zmienne IP. 90% mieszkańców Anglii ma stałe IP, bo po prostu nie potrafią tego sobie zmienić. Tak, nie zadzwonił mu dzwoneczek? No nie, ja sobie do niego tam pójdę zaraz. Wpisz sobie na YouTubie sprawdzenie IP internetu na przykład. Nie wiem, wszystko, Dominik, zależy od tego, co dokładnie masz za model i czy ma możliwości. Musicie poszukać w sieci więcej informacji na ten temat, bo ja nie jestem pewny, ja się nigdy nie zagłębiałem w to.
Wiem tylko jedno, że jak ja mam zmienne IP, to na przykład jakimś hakerom, gościom jest mnie trudniej złapać niż was. Dominik sobie na przykład jak zmienić IP w takim routerze, żeby było zmienne. Może gdzieś coś wyszuka, sobie będziecie mogli to zmienić. Aż takim fachurą to ja nie jestem, żeby wam pomóc akurat w IP. To co mi jest potrzebne do IP to... Stygar, dobre. Nie mam, że on ma live'a, ale ma. No na razie nie zrobię dnia, Krystian, bo chcę nawieźć i tak dalej. Siema, Snickers. Było słychać Bika? Momencik, bo telefon dzwoni. Siema, Kamil. Także zostawiacie łapki w górę. Jak się obudziliście. Dobra, już jestem. Bo prąd się skończył. Mieliśmy awarię, ale to nie z winy Enei, tylko z bloku. Przecież nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że w końcu to naprawią, bo kurde kiedyś się spalimy. Czekajcie,
Ile po jest Ubicka w Rawryce? Kici, to jest kawa. Zostaw kabel. Tu się połóż i śpi. Tu. O. No, cygar, nie ma co się dziwić. No, no całkiem bezpiecznie jest, jak nawet ma i 500 000. Siema, CJ. To znaczy, co tam mam? Gdzie? Ale dolarów USA, kanadyjskich, australijskich. Mam ciekawostkę, dopiero zauważyłem. A jaką, Christian? RNG. RNG to mi się, kurde, kojarzy z World of Tanks. Zachęcam do wysłania darmowych donate'ów. No, trzyma się, Snickers. Okidoki. No to jaką masz ciekawostkę, Christian? Christine. Proszę, jest dzień zrobiony. Dla ciebie, Christine. Brak miejsca na nowe palety. U owiec. No a twoje cyferki, Christine, co znaczą? Dobra, owieczki, zaraz wam tam zrobię miejsce. Spoko luz. Tu poram, tu tak jak powinno być. Nie wiem, czy mi czasem paznokieć zaraz nie zejdzie, bo przyłożyłem w łóżko moim dużym palcem. I mnie trochę boli. A co on tu nie zaorał? To za menda, no. No co za gość, nie wierzę, no.
Bartek, co ty tak piszesz, że cię ten najbot atakuje? Ej, już jest wycofany i tego nie ma. Mów na mnie Krystian. No domyślałem się, Krystian, że Krystian to Krystian. Kurde, nie wytrzymam. Czemu nie wytrzymasz? Napisz mi, Krystian, co znaczy twoją cyferki. W twoim niku. Co za gość, no? Tego gościa. Dobra, tu dałem dojrzało. To buraki nam też dojrzały na pewno. I tak dalej, to z GTA. Dobrze, Krystian, tylko się zapytałem ciebie, co oznaczają twoje cyferki. Siema Farming 2017. Zachęcam do wysyłania darmowych donate'ów. No i dobra, wełna zabrana. Dobra, w sumie gdzieś to wyładuję. No. Krystian, na PS-ie czwartym na pewno nie można przerabiać tych modów. A na PC-cie można. I taka jest różnica. Fermentacja w salasie paszowym dobiegła końca. Co za gość, tu mi pasek zostawia, ale dobra, mam taki pasek. Olał ten pasek. Tu podejrzał wszystko, a sam z tej strony nie. Co za gościu. Gnojowice na łąki też walcie.
spoko, CJ. Tylko nie wiem, czemu ten gościu tak ciula przygrał, nie? Spoko, Krystian. Ach, przestań, Krystian. To co jest nowego coś na PS4, to długo, jeszcze długo nie będzie żadnych takich nowości, jak jest na PC-cie. Jeśli ogólnie gra była wcześniej na PC-cie. Chociaż ja i tak czekam na Catalan Crops. Nie no, tą beczkę sprzedam. No już niedługo, ja mam nadzieję, że niedługo, bo ostatnio na stronie KTN Crops, no już mało co jest widać, jakieś nowości. Tego co już wiem, to już zostało przesunięta. No ale na laptopie też można grać, tylko że trzeba mieć, no, dobry. Niestety to sprzedam. Ta przyczepa jest mało wydajna. Rozrzutnik. Narty. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich Twoich widzów Armii 2017. Dzięki wielkie, pozdrawiam Ciebie. Tak, CJ, to od początku miała być wersja beta. I mają być dwie tury bety. Krystyna, ja nie wiem, jakie ma parametry ten Twój Asus.
Dobra, najpierw tak, zawiozę sobie teraz taśmociągi na farmę. Na farmę, na gazownię. I będziemy atakować Kiszunku, a w międzyczasie, znaczy może nie, zanim zacznę atakować Kiszonkę, to będę testował ten mod do belarki, czyli do prasy na okrągłe. Ty, nie skręca. Ale jaja. Spoko, spoko, idź, idź. Dobra, lecę do szkoły. No to trzymaj się w Farming 2017 i miłej szkoły. To do jakiej szkoły wychodzicie, że tak późno na lekcję, gdy niektórzy mają na drugą lekcję? Jaka następna mapa i kiedy Sztygar? Nie wiem, czy w ogóle zmienię mapę. No, jeszcze dużo tutaj mi tutaj zostało. Sztygar, wczoraj to tłumaczyłem, że jak wezmę Holmera, to w końcu mi się przerwie wsypywanie i spadnie cena kiszonki. Jak ja wezmę taśmociągi i będę ładował przed taśmociągiem tym, co teraz ciągnę, JCB, to będę miał cały czas ciągłość. Zobacz ta, jak to się robi ta.
No ale Jawedo robi to inaczej, Sztygar. Od poleci Paweł, dzięki wielkie, pozdrawiam. To miłej gry. Okay. Nie, no jednym fendem muszę wrócić na farmę. Sakra, co to było? Ludzi guli. Sztygar, no jak są wolniejsze, to dobrze, bo pojemnik tak szybko się nie zapełnił. Ustawię czas na... Znaczy, zostawię czas tak, jak mam, na 5 i będzie sobie ciąć jak to czas. Będzie, będzie. Ale biku ogarnie. The Wall. Pozdro ze szpitala. No pozdro. No i dupa wyszła. Czegoś jeszcze takiego nie było. Widzicie to?
Tak, kropotwórek magii, dokładnie. Tylko szkoda, że one w różnoraki sposób się układają. Czyli działa, ale jak powiedział wiarka za nim, to ona nie złapie tego. Jakby było tak, że one się kulają do tyłu, moim zdaniem by było lepiej. Jeśli trawę się będzie zbierać, to będzie tylko im. Ja nie będzie problem. Czyli działa. Działa motot kroposzczurka, także ładnie, fajnie, cieszę się. Mi chodziło tak bardziej pod trawę, żeby robić kiszonkę z trawy. Niestety owijanie będzie trudne.
Dobra, ja zaraz kończę, bo ja muszę się położyć spać w nocce. Niestety dzisiaj dzieci trening i takie tam rzeczy, także muszę być wyspany do pracy przede wszystkim. Siema, Dawid. No właśnie, CJ, o to chodzi, że żeby przekonwertować tą z 15 Belarkowi Jarkę, no to coś mu nie wychodzi. No ale może w końcu się uda. Kasperaszka, siema. Tak, dobrze widziałeś, Dawid. Dobra, ja tymczasem zapisuję. Kończę, wbiję na chwilę do bika.